zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kto najbardziej wygrał na tym COVID-zie? Chiny najbardziej wygrały na tym COVID-zie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, kto by przypuszczał, że Chiny w latach 70., kiedy Nixon pomyślał, że jeżeli kapitalizm będzie wprowadzony do kraju komunistycznego chińskiego, no to tam jakoś zacznie się robić demokracja, no bo w kapitalizmie no to każdy ma możliwość robienia pieniędzy, jest troszeczkę opieki społecznej, no ale ludzie są bardziej jakoś aktywni, nie są uzależnieni od rządu, od państwa. No i że Chiny się otworzą się bardziej na świat. No i teraz Chiny faktycznie zrobiły wszystko, co mogły, szczególnie z tym wirusem. Foci, kretyn, najbardziej płatny urzędnik amerykański. On jest w urzędzie, na urzędowej posadce w budżetówce ponad 50 lat. On ma prawie $500 000. Został w zasadzie królem, carem, cesarzem, dyktatorem, no wszystkim, tylko nie tym, co powinien być. Zamknął Amerykę na 14 miesięcy tylko dlatego, że dawał pieniądze Chińczykom, żeby robili badania nad wirusem, nienaturalnym wirusem nawet. Ten wirus, który wyskoczył z tego laboratorium, no to był uzłośliwiany. Dlaczego jest uzłośliwiany? No część to uważa, że to są wojskowe sprawy, broń biologiczna, no ale to były jakieś ambicje naukowców. Naukowcy po prostu chcą zobaczyć coś nowego, żeby to studiować. No i wypuścili to wszystko. W Chinach to szybko to skontrolowali. Dlaczego? No bo pilnowali każdego zakażonego, to zaraz zamykali, zaraz sprawdzali jego punkty kontaktowe. I robili takie kółeczko wszystkich związanych z zarażonym, później wśród tego kółeczka robili następne kółeczka. No i to wszystko taki monitoring, takie sprawdzanie jakoś to zadziałało. W Ameryce to nie bardzo zadziałało. W Ameryce to tylko te debilowate maseczki albo dwie kazali nosić. Na początku kretyn Fauci mówił, że żadnej nie potrzeba, że to tylko pic na wodę, że ze szmaty. Później mówił, że dwie. Teraz niedawno znowu. No ale wracając do Chin. No Chiny zatrzymały. Chiny wypuściły, później zatrzymały. No i zarobiły tryliony dolarów, miliardy dolarów na tych maseczkach. Zarobiły nawet miliony dolarów na dziesiątki milionów dolarów na szczepionkach. Także milion tych szczepionek, chińskich szczepionek na panikę 19 w zasadzie wylądowały w Kambodży, w stolicy w Phnom Penh. No i były fotografowane, były opisywane, w gazetach tam pisali. No i nawet na stronie internetowej premiera było to wszystko pokazywane. Podobne wysyłki były wysyłane w innych stolicach Azji Południowo-Wschodniej, no i w Azji Południowej. Także Chińczycy wysyłają na lewo i prawo. Wysyłają no, jako darowizny, wysyłają jako sprzedaż, wysyłają to troszeczkę inaczej niż te kraje rozwinięte, no to były najpierw skoncentrowały się na swoich własnych obywatelach. Także, że wszystkie te kraje rozwijające się no nie bardzo czują sympatię do Ameryki czy do Europy, dlatego, że nie mają tych szczepionek. Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła taki program COVAX, czyli COVID Vaccination. No i też im za bardzo to nie wychodzi. Mieli jakieś plany, ale to wszystko nie za bardzo wyszło. Te rozwinięte ekonomie no to kupiły w potężnych ilościach. W Ameryce wydano tam kilkaset milionów dolarów z pieniędzy podatnika. No i Pfizer i AstraZeneca chyba dostali, Moderna, no wszyscy dostali pieniądze z
podatków. Pfizer, no to chyba obiecywał, że to będzie kosztowało rząd chyba tam $20 za szczepionkę, no ale dostali też spore pieniądze. Było to spotkanie tej wielkiej siódemki, no to oni właśnie powiedzieli, że wielka siódemka podzieli się prawie 900 milionami szczepionek z innymi krajami w następnym roku. No ale w następnym roku to już w sumie raczej chyba nie bardzo potrzeba. Przez ostatnie pół roku Chińczycy wysyłali to na lewo i na prawo. No nie w wielkich ilościach, ale w małych ilościach. Także te niektóre rządy, no to dawały, komu dawały? No przede wszystkim dawały tym swoim urzędnikom, mówiły, że będą dawali seniorom i starszym, no ale to zawsze trafia w ręce przede wszystkim urzędników, rodzin urzędników i polityków, no ale jakoś zaciśnia te stosunki międzypaństwowe. Indonezja, no to jest bardzo, bardzo mocno czeka na też szczepionki zorganizowane przez Sinovac. Sinovac, no to jest właśnie ta chińska szczepionka, to 90% z 90 milionów otrzymanych przez Indonezję, no to właśnie była z Sinovacu. Kambodża bardzo, bardzo, bardzo polega na chińskich szczepionkach, no z dwóch różnych firm. Okazuje się, że Chińczycy w dwóch firmach produkują to wszystko. No i zaszczepili 18% swojej populacji, także już są częściowo zaszczepieni. No i też przypuszczalnie urzędnicy, politycy w pierwszym rzędzie dostali. Na Filipinach Chińczycy obiecali 10 milionów i dostarczyli 10 milionów w tym miesiącu. Drugie 10 milionów będzie z innych źródeł. No, to dobre pokazuje, no ludzie zaczynają doceniać Chińczyków, że oni tacy są dobrzy, że zrobili coś dobrego, że pamiętają, że Chiny szybko się uporały z tym zamknięciem, ze złapaniem chorych, no a później znaleźli te szczepionki. W południowej Azji w niektóre kraje, które kontraktowały z AstraZeneca, które były w Indiach, no ale okazało się, że w Indiach Indie obiecywały, że będą sprzedawały, no ale jak tam zaczęła się ta epidemia, no to wszyscy powiedzieli, że nie można wysyłać. No to już tak było, no to już było w Indiach czy w Chinach, że ryż wysyłali, był głód. Także mają tą historię, teraz nie powtórzyli tego w Indiach. Mieli wysłać, to przeznaczyli na swój wewnętrzny rynek. W Nepalu dostają prawie 2 miliony tych chińskich szczepionek. No to jest ciekawe, też chińskie szczepionki, no to nie są modyfikowane genetycznie. Chińskie szczepionki, no to są w zasadzie produkowane na jajkach kurzych. To jest, jak się poczyta, jak Chińczycy to robią, no to jest nieprawdopodobne. To jest podobnie jak szczepionki na gruźnicę, no to są tam te martwe prądki, no to Chińczycy właśnie robią to długoterminowo na jajkach. No ale robią. Ciekawe, dlaczego Chińczycy mogą to robić, Japończycy i Indie mogą to robić. Co to się stało, że na przykład czy w Polsce ktokolwiek starał się nawet to robić. W Nepalu no dostali 2 miliony, no to jest troszeczkę mniej niż 30 milionów obywateli, no ale nie wszyscy to potrzebują jednak. Także w Nepalu
minister zdrowia powiedział, że coś jest dużo lepsze niż nic. No i to faktycznie coś jest lepsze niż nic. Sri Lanka ma kupić 14 milionów tej chińskiej szczepionki. W Bangladeszu zamierzają kupić około 15 milionów chińskiej szczepionki. Także Chińczycy wchodzą, gdzie tylko mogą. Te wysyłki chińskiej minister zdrowia właśnie mówi, że pomaga wszystkim naokoło. Rozmawiał z ministrami spraw zagranicznych ze wszystkich innych krajów. No i to jest spore to są ilości. Kontaktowali się z Bangladeszem również, z Afganistanem nawet, czy z Pakistanem. No to są potężne ilości. Indonezja oskarża, że powiedzmy te wszystkie rozwinięte kraje, no to po prostu sibioliły te szczepionki, nie chciały się dzielić, także jest to krytyka z Zachodu jak zwykle, no i to działa bardzo dobrze dla Chin. Chiny tą swoją politykę ekonomiczno-polityczną w całym tym rejonie rozszerzają. No przy okazji, dlatego że rosną, no to starają się budować te wyspy sztuczne zbudowane przez ludzi, no dlatego że to tam obowiązuje 200 mil ta strefa morska. W Singapurze no nie zgodzili, nie zaakceptowali chińskich szczepionek. Także to Singapur, no ale Singapur jest troszeczkę bardziej taki cywilizowany i zachodni. W Azji, jak się pytają, czy w południowo-wschodniej i w Azji południowej, jeżeli takie badania były, to czy lepiej, żeby ich kraje się bardziej związywały z Ameryką, czy z Chinami, no to ponad 63% mówiło, że bardziej chyba jednak z Ameryką, no ale to z Bidenem, no to już trudno powiedzieć. No, Ameryka schodzi na psy. Za 2 lata kongres się zmieni, za następne 2 lata prezydentura się zmieni. Także będzie przypuszczalnie inaczej. Beijing no wchodzi z butami, szczególnie do swoich konkurentów w Indii. Z pomocą, z pożyczkami. No i właśnie takie rozdawanie czy sprzedawanie tych szczepionek, no to jest wielka sprawa polityczna. Ta wydajność chińskich szczepionek jest bardzo krytykowana. Ciekawe jest to, że Światowa Organizacja Zdrowia, no to mówi, że wydajność musi być 50%. No jak to wszystko działa? No tak to działa, że badania Pfizera na przykład jak były, no to było 20 tysięcy ochotników, no i oni dostali szczepionki i był drugie 20 tysięcy ochotników, którzy dostali solankę. No i z tych 20 tysięcy, no to 100 tych, którzy byli zaszczepieni solanką, czyli nie mieli szczepionki zapobiegawczej, tylko zachorowało 100. Czyli jeden na 200. To jest bardzo mało, a ci, co mieli szczepionki, no to zachorowało 5, tak? Także, że normalny człowiek to sobie weźmie pod uwagę, że było 400, powiedzmy, tych świnek doświadczalnych i 105 osób zachorowało. 105 na 40 tysięcy, no to nie jest dużo. Nawet 200, jak nikt nie byłby szczepiony, no to 200 osób na 40 tysięcy to jest nic. No, a teraz zdecydowali, że te 40 tysięcy musi być zaszczepione. No, u Chińczyków, no to było tak, czy Światowa Organizacja to mówi, że jeżeli 100 było chorych bez szczepionek, a 50
a tylko 50 osób było chorych po szczepionce, no to też, też trzeba wszystkich szczepić. No i właśnie to są te liczby, tak jak ktoś nie rozumie, czy tak się zastanawia, co to znaczy ta wydajność 78 czy 90%, no w wypadku Pfizera 95, no to właśnie o to chodziło. 5 osób chorych po szczepionce, 100 osób bez szczepionki. No ale to jest w stosunku do 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy ludzi i 105 osób chorych. Także dwa razy większa szansa jest ze szczepionką chińską, że się nie zachoruje, niż się zachoruje. Dużo to czy nie dużo? No, ogólnie rzecz biorąc, jak się patrzy, kto umiera, no to te całe zakażenie, no to jest takie straszne, jakby się wydawało. No to Sinopharma, czyli ten chińska firma, mówi, że wydajność jest 80, czyli 4 razy więcej będzie ludzi ludzie, którzy są zaszczepieni, mają szansę 4 razy mniejszą, niż jakby nie byli zaszczepieni. Także to też jest, nie jest to tak duże. Zjednoczone Emiraty Arabskie to zaczęły już dawać trzecią szczepionkę, tą chińską, dlatego żeby to wszystko jakoś przyspieszyć. No także to jest ogólna makabra. Tak jak wspominałem, Singapur tego nie wziął. Wietnam to ogólnie jest bardzo, bardzo podejrzliwy, także że nie brał chińskich szczepionek, no pomimo, że prowadzi system socjalistyczny. Światowa Organizacja Zdrowia zaakceptowała te chińskie szczepionki. No i wydawałoby się, ja to do tej pory myślę, że chyba ta chińska szczepionka robiona na jajkach z tymi martwymi prądkami, to chyba jest dużo lepsza niż te modyfikowane, genetycznie modyfikowane proteiny, które dopiero tam muszą otoczyć te ciałka i jakoś reagować z tym wszystkim. Ciągle się zastanawiam, dlaczego w Polsce tego nie robili. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję bardzo, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, musicie głosować na normalnych, głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów, nie głosujcie na socjalistów, ale mam nadzieję, że nigdy nie głosowaliście na socjalistów. Przekaz dla socjalistów, no widzicie, kogo wybraliście. Biden, no to jedna wielka ściema, jeden wielki cyrk, jeden wielki śmiech. Widzicie, co się dzieje przy pompach z benzyną, widzicie, co się dzieje z podatkami, widzicie, jak to działa nawet ta pomoc dla Dalekiego Wschodu. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, ale będzie lepiej. 2022 zmienią wszystko. Zdrowia dla normalnych.